Witam po kilkutygodniowej przerwie. Tym razem film, który wybraliście w głosowaniu, najwięcej filmów zdobyła właściwości Redox związków chromu 6, więc je sobie na przykładzie dichromianu potasu omówimy. Natomiast w następnym filmie jeszcze, w tym filmie skupimy się na redukcji, natomiast w następnym filmie, na który zapraszam w niedalekiej przyszłości, skupimy się na utlenianiu z kolei związków chromu 3. Dwuchromian potasu, czy tam dichromian potasu, jak 6 potasu, jak teraz mówimy, to ma postać takich ciemno-pomarańczowych, intensywnie pomarańczowych kryształków. Oczywiście tu są akurat jako czynnik, to są drobne kryształki, powiedzmy, że wielkości soli czy cukru, nawet drobniejsze niż cukier, ale możemy sobie oczywiście otrzymać kryształki większe. Zanim pokażę takie typowe, szkolne, probówkowe reakcje, mam tutaj w moździerzu utartą mieszaninę właśnie tego dichromianu z jodkiem potasu. Dlaczego, to zaraz pokażę. Wsypiemy tutaj troszeczkę tej mieszaniny do kolby. O, i proszę zobaczyć, co się już tutaj nam zaczyna dziać. Ta kolba jest rozgrzana i widzimy, że wydziela się tam jod. Wynika to stąd, że w szkole może się tej reakcji za dobrze nie omawia, ale zobaczmy. Dwuchromian potasu plus jodek potasu, tak, na gorąco właśnie ulega redukcji, dając właśnie nam chromian 3, tlenek potasu, no i właśnie wydziela się ten jod, którego pary tutaj widzimy. Natomiast gdy chcemy tę reakcję przeprowadzić w wodzie, no to sprawa się troszeczkę komplikuje. Tu mam już wodny roztwór, taki intensywnie pomarańczowy, właśnie dwuchromianu potasu, tak? Jeżeli ja jodek potasu dodam do tego roztworu, wezmę sobie tą mniejszą końcówką, dodam tam jodku potasu, tak, to widzimy, że póki co wiele się tam nie dzieje. Póki co się wiele nie dzieje. Wymaga to obecności właśnie kwasowego środowiska. Póki pracujemy w wodzie, to wymaga to kwasowego środowiska. No to zobaczmy, jeżeli ja to zakwaszę, dodam tam troszeczkę kwasu siarkowego. O, już widać. Proszę, zdecydowanie. Tutaj nie zobaczymy tej charakterystycznej zielonej barwy ze względu właśnie na obecność jodu, który nam niestety ten kolor niestety zmieni. Ale to nie ma specjalnego znaczenia. Tu akurat nie uzyskamy w tym jednym przypadku takiej barwy, o jakiej się uczymy. Jeżeli sam reduktor i produkt jego utleniania są bezbarwne, no to wtedy właśnie jest tak, jak nas uczą w szkole. No to zobaczmy. Jeżeli przygotuję sobie znowu ten roztwór dichromianu potasu, dodam do niego troszeczkę kwasu siarkowego, nie za dużo oczywiście. Dobrze. Dodałem. Tego może na tym filmie nie będzie widać, ale ten roztwór troszeczkę ciemnieje, gdy się doda do niego właśnie tego kwasu siarkowego. Teraz do tego dodamy z kolei na przykład trochę alkoholu, czyli spirytusu. No i zobaczmy, jeszcze może troszeczkę, i zobaczmy, co się tutaj nam zaczyna dziać. Zaczyna się właśnie ta typowa zmiana barwy z pomarańczowej na zieloną. Oczywiście to jeszcze nie jest ten kolor, co powinien być, bo ta reakcja jeszcze nie zaszła do końca, ale jak chwilę poczekamy, to ten kolor nam przejdzie właśnie w zielony. Już zresztą widać, że to jest zieleń, coraz bardziej się robi zielone, znika nam ten pomarańczowy kolor. Oczywiście ta reakcja to nie jest typowa reakcja strącania osadów, czy tam inna jonowa, która biegnie szybko. Tutaj jest wymagana reorganizacja wiązań kowalencyjnych, stąd ta reakcja biegnie wolniej. No i widać, że po prostu ten odcień zielony się robi coraz bardziej zielony. O, już generalnie możemy uznać, że ta reakcja zaszła do końca. Generalnie jeszcze w szkole uczymy się o równowadze chromian-dichromian. Jednocześnie zwróćmy uwagę, że prawie zawsze w szkolnych redoksach używa się kwasu siarkowego. Zaraz pokażę dlaczego. Równowagę chromian-dichromian już pokazywałem na jednym z pierwszych filmów kręconych dla
Biomist. To jest oczywiście ta typowa zmiana barwy z pomarańczowej na żółtą ze względu na równowagę chromian-dichromian. To możemy sobie oczywiście otrzymać. Jeżeli ja teraz do tej probówki dodam, tu mam odlany już kwas solny, tak, to wróci mi barwa pomarańczowa. Ale proszę mimo wszystko, mimo że to się da zrobić w temperaturze pokojowej, tak, to proszę mimo wszystko uważać na to z tego powodu, że HCl jest też reduktorem i można w kwasowym środowisku wydzielić chlor. Ta reakcja redox biegnie bardzo powoli w temperaturze niskiej, stąd też uda się obserwować tę równowagę chromian-dichromian z użyciem kwasu siarkowego, ale jak to włożymy do wrzącej łaźni wodnej i chwilę poczekamy, no to zobaczymy, czy to takie jest rzeczywiście trwałe. Ponadto jeszcze zobaczmy na przykład, tutaj sobie wlejemy troszkę tego, zobaczmy, zakwaśmy innym kwasem, na przykład tu mam HBr. Też mocny kwas, tak? Też mocny kwas. No to sobie go wlejmy i zobaczmy. No i zobaczmy, że także tutaj widać zmieniającą się barwę. Dlatego, że HBr, tak, kwas bromowodorowy, także jest reduktorem i to jeszcze silniejszym niż właśnie kwas, no ten solny. Tutaj akurat ze względu na wydzielający się brom, który sam ma taki brunatny kolor, nie będzie tego pięknego niebieskiego koloru, ale po prostu dlaczego należy używać H2SO4? Z tego powodu, że rozcieńczony kwas siarkowy nie jest utleniający, ani nie jest reduktorem dla dwuchromianu. Kwas azotowy sam jest silnym utleniaczem, więc mógłby nam zepsuć wynik wielu doświadczeń. Dlatego właśnie używa się tego H2SO4. Dosyć ciekawym przypadkiem jest nadtlenek wodoru jako reduktor. Zaraz to zobaczymy. Troszkę tego. Mam nadzieję, że nam nie wychlapie. Troszkę kwasu siarkowego stężonego tam dodam, żeby zakwasić. OK. Dobra, kwas siarkowy jest. Kwas siarkowy jest. I dodamy teraz troszeczkę nadtlenku wodoru. Może to zrobię też pipetą, żeby sobie nie przedobrzyć. Rozcieńczyłem troszkę perhydrolu, dlatego że ta reakcja biegnie za intensywnie i trochę byśmy tutaj napaskudzili. Proszę zwrócić uwagę, że ten kolor przez moment był widoczny, taki ciemno-niebieski, granatowy kolor. Ten kolor pochodzi od produktu pośredniego, a potem jest już oczywiście zielony. Od produktu pośredniego zawierającego ugrupowanie nadtlenkowe właśnie powstającego tam przejściowo związku chromu 6, CrO4. Ten związek chromu 6 nawet da się częściowo wyekstrahować jakimś eterem i po prostu mieć go właśnie taki niebieski kolor, mieć taki roztwór przez jakiś czas właśnie w tym eterze. Co jeszcze mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o te dichromiany, to po prostu H2O2 jest o tyle ciekawym przypadkiem, że w środowisku kwaśnym redukuje związki chromu 6, tak? Redukuje związki chromu 6, natomiast w środowisku zasadowym utlenia, związki chromu 3 do chromu 6. Tu oczywiście ze względu, mieliśmy jak widać niedomiar tego H2O2, ale jak dodamy więcej, to w końcu nam to przereaguje i będziemy mieć piękny taki kolor porównywalny w probówce tej i tej. No zresztą już widać, że się to staje porównywalne. No dobrze, w takim razie pamiętajmy o tym, że aby w środowisku wodnym przeprowadzić redukcję związków chromu 6, tak, to jest potrzebna obecność kwasu w środowisku wodnym. Na sucho, że tak powiem, w środowisku bezwodnym, czyli stałe substraty w wysokich temperaturach, niekoniecznie, czego tutaj mamy przykład w tej kolbie, ale już w roztworach wodnych konieczne jest akurat to środowisko silnego kwasu. Natomiast w środowisku zasadowym
kierunek reakcji z niektórymi utleniaczami się odwraca, czyli po prostu nie zaszłaby redukcja, a zaszłaby reakcja przeciwna, czyli utlenianie związków chromu 3 do chromu 6. Ok, to dziękuję w takim razie za uwagę. Dla Biomist pozdrawiam DM.